Lubię pizzę. I to dosłownie w każdej postaci. Czy to pepperoni, czy margarita, czy hawajska. Dobra, tutaj trochę przesadziłem, przepraszam. To po prostu uwielbiam pizzę i jest ona częścią mojej diety, bo jem ją prawie codziennie. I tak, wiem, że to niezdrowe. Lecz ostatnio Pizza Hut ogłosiło, że właśnie rozpoczął się festiwal pizzy. A ja zadałem sobie zasadnicze pytanie. Jaki jest rekord kawałków? Dlatego poszperałem trochę w internecie i znalazłem te oto zdjęcie. Gdzie chłopak zjadł 35 kawałków. Okej, nagrywając intro byłem w błędzie, ponieważ są na YouTubie filmy, gdzie ludzie jedzą nawet 50 kawałków. Sprawdźmy, czy uda mi się zjeść więcej. Więc przyjąłem, że to jest rekord polski. Dla pewności skontaktowałem się jeszcze z Pizza Hut na Facebooku i na Instagramie, ale nie dali mi feedbacku. Dlatego moim zadaniem dziś jest pobicie tego rekordu. Czy mi się to uda? Co będę odczuwał? Jak się będę po tym czuł? Tego wszystkiego dowiecie się w tym filmie. Także udałem się do najbliższego lokalu Pizza Hut, a następnie przekręciłem tabliczkę. Z basta na bawię się dalej. A oto mój pierwszy kawałek pizzy. Całkiem niewinny, słodki. Na razie. Bo to, co będzie działo się dalej, przejdzie największe oczekiwania. Lecz na pierwszy kawałek pizzy rzuciłem się po prostu jak bestia na mięso. Owaliłem go całego w jakieś 15 sekund. I zadowolony zostawiłem sam ogryzek, aby łatwiej mi było liczyć następne kawałki. Kawałek numer 2. Na początku pizza była naprawdę pyszna i smakowała mi, miałem na nią olbrzymią ochotę. Ale zajebista jest ta mięsna. Będziesz wybierał swojego faworyta w trakcie całego filmu? Na pewno. Stary, póki co moim faworytem jest ta poprzednia. Ta ostra. Ta ostra, no, moja też. Kurczak i jalapeno, tak. Było pyszne. Super było. Dopiero potem zorientowałem się, w jakie szambo się wkopałem. Mimo wszystko, niczego nieświadomy Max dalej jadł pizzę. Gryz po gryzie, dziab po dziabie, kęs po kęsie. A następnie na mój talerz powędrowały kolejne dwa kawałki pizzy. Tym razem na grubym cieście. Będzie grubo. Będzie ciężko. Bez kitu. Zważyłeś się przed tym filmem? Nie. Mogłeś się zważyć, stary, przed i po. Mogłem, to prawda. I powiem wam, że ta pizza na grubym cieście jakoś mi lepiej wchodziła. I może jakby zajmowała więcej miejsca w żołądku, to była taka mokra. Nie wiem, jak to określić, puszysta? Nie wiem, chyba tak. Jestem w pełni zdeterminowany, żeby to pobić. Więc zawaliłem kolejne dwa kawałki pizzy i przeszedłem dalej. Ile ty masz już tam tych kawałków? To prawda, lecą potężnie. Ile tego masz już? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem i jeszcze trzy, czyli mam już prawie 10 kawałków. Okej, okay, jak twój stan ogólnie? Zajebiście. Tak? Jeszcze byś jadł? Jeszcze mogę jeść. Co, już źle? To jest jakiś sosu i zjada, czy coś. Okej, okay, a ja wiem, którą wziąć pizzę. Jest coś takiego, no, w jednej. Mocne gówno. O, będzie. Serio. Mocne gówno. Potrzebuję telefonu. Niestety, widzowie, ja po jakichś 5-6 kawałkach siadłem, no i muszę uciekać. Ale jeszcze do ciebie przyjdę później. Okay. Na 100% będziemy w galerii, także podejdę. Spoko. Ale ty jesteś zmulony. Jak niesamowite jest to, jak mu się nagle zmienił mood. Jest taki... Ty zasypiasz. Ja zasypiam, serio. Ola jeszcze zostaje ze mną. Minęło lekko ponad godzina, a ja mam zjedzone 9 kawałków pizzy. To uważam, że za dobry jakby wynik. No teraz będzie coraz gorzej, stary. Jeszcze 30. 31, bo musisz zjeść 40, żeby pobić. Potrzebowałem chwili przerwy. Dlatego mamy godzinę 13:19. Musiałem trochę odpocząć. 9 kawałków w godzinę to było całkiem sporo. Kolejny kawałek. Tak, nawet zdarzyło mi się zjeść pizzę hawajską. Przepraszam. Ale nie była taka zła. To muszę przyznać, że mimo że ananas był na pizzy, to była całkiem... No dobra, nie była całkiem okej, ale musiałem je zjeść tak... Nie musiałem, zjadłem. Na mój talerz trafiła pizza mięsna, która mi bardzo smakowała. Polubiłem to pizzę mięsną. Może tutaj po mojej twarzy nie było widać, że ją lubię i że mi smakuje, ale była naprawdę świetna. 13 kawałek, zaczyna robić się ciężko. Mimo wszystko dalej wpychałem w siebie kolejne kawałki pizzy jak ten. Jadłem je tak szybko, że uważam, że Usain Bolt tak szybko nie przebiegnie kilometra, jak ja zjem kawałek pizzy, serio. Kawałek 14. Hawajska. Niech będzie. Najgorsze jest to, że przez to, ile tej pizzy jem, to ona traci już swój smak, swój urok. To już nie jest przyjemność. To jest katorga. W tym czasie na moim talerzu pojawiły się kolejne dwa kawałki pizzy. Polałem je sosem. Mam zjazd, jest coraz gorzej. Serio, nie jest łatwo, ale towarzyszy mi przynajmniej Ola. Ola dalej ze mną siedzi. Juhu, 15 kawałek. I zjadłem oczywiście ze smakiem. 15 za nami. Mam gościa, jest ze mną Tomek. Tomek, czy ty będziesz jadł festiwal pizzy i próbował pobić rekord? Nie. Jesteś pewny? No. No dobra, no to ja jem dalej. 15 kawałków za mną.
jesteś chory. Tomek nagrał to, kiedy przysnąłem. Tak, zdarzyło mi się przysnąć. Już byłem tak przejedzony, że już ciężko mi było jeść tą pizzę. Naprawdę. Poziom wchodził naprawdę na wysoki level. Było naprawdę ciężko i aż zasnąłem. Ale spokojnie. Miałem na to plan. Witam. Mam obecnie gości. Witaj, Wiktoria. Hejka. Co uważasz o moim obecnym gości z dnia kawałków tutaj na festiwalu pizzy? Szczerze myślałam, że będzie szło ci lepiej, bo w sumie mega dużo jesz, więc spodziewałam się trochę więcej, no ale domyślałam aha, się, że to będzie... to fajnie. No jesz bardzo dużo, jesz po 3 posiłki na zamówieniu. 3 dania na zamówieniu. Pepperoni na talerzu. Tak, zjem je, to pizza, którą będę jadł. A Bartek i Wiktoria przygotowali mi specjalny challenge, żebym mógł zjeść pizzę na czas. Jeżeli zjesz ten kawałek w przeciągu 30 sekund, to nic się nie dzieje. Czas start. Ale jak nie zjesz, to stawiasz mi i Wiktorii festiwal pizzy. 10 sekund minęło. Zwiększę ci do 405 sekund. No, to nie radzi. Leci, leci. Nie leci. Dawaj, 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 jeszcze trochę. Już minęło 45. Nie no, dopiero 24. Dawaj. A! Nie zatrzymał stopera. Serio. Dobrze ci idzie, Maksymilian. Zostało ci jakieś 6 sekund. 6. 6. 6. 5. 4. Przed czasem. Gratuluję. Kolejny kawałek, ale jestem uradowany i szczęśliwy. Tu już byłem zdecydowanie załamany. Było coraz ciężej. Mnie zaczynał boleć brzuch. Byłem senny. A na to mogła pomóc tylko jedna rzecz. Energetyk, który w tamtym momencie miałem nadzieję, że mnie ożywi, pomoże oraz że dzięki niemu zjem kolejne potężne ilości pizzy. Jadłem sobie tak pizzę, na spokojnie, tak, mega po mnie widać, żeby piłem energetyka, co nie? Okej, może być po mnie nie widać, ja wiem o co chodzi, ale spokojnie, będzie jeszcze widać. Nie zjem ani kawałka więcej, dzięki. 16 kawałków, tak. Wiem, to nie jest dobry wynik. Zabrakło mi aż 19 kawałków do rekordu Polski. I jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem, jak ten chłopak zjadł 35 kawałków. Siedziałem w restauracji aż 8 godzin prawie. Nie dotrwałem do końca. Nie miałem ruchu. Nie paliłem tych kalorii w ciągu dnia. Uważam, że pizzę na śniadanie, obiad i kolację bym zjadł. I wtedy kawałków wyszłoby więcej. Ale pomiędzy tym miałbym jakieś aktywności fizyczne, nawet chodzenie. A tutaj to była wojna. Siedziałem prawie 8 godzin. Jedyne co robiłem, to jadłem pizzę. Pierwsza godzina świetnie, 9 kawałków. Potem zaczęła się po prostu dla mnie katorga. Zrezygnowałem z dalszego jedzenia i wyszedłem wcześniej z lokalu. Z tego powodu, że uznałem, że już więcej po prostu w siebie nie wcisnę. Zacząłem być senny. Zaczęło mi być słabo. Ręce mi się trzęsły. Nie wiem co się działo, to było mega dziwne. A z powodu, że zdrowie jest najważniejsze, to uznałem, że nie będę tutaj ryzykował jakimiś uszczerbkami po to, żeby zjeść jeszcze kilka kawałków pizzy. Jestem zdziwiony, że tak słabo mi poszło. Naprawdę jestem zdziwiony. No ale cóż, jest jak jest. Więc jeszcze raz gratuluję osobie, której udało się to zrobić, a ja dziękuję wam za oglądanie.